Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z nimi bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 3. Witam się z wami tutaj, za chwilę się jeszcze przeniesiemy w inne miejsce, najpierw idziemy tędy, bo tutaj możemy dalej kontynuować questa właśnie od naszego kolegi, Lapa. Mamy dwa questy dzieje do skończenia, jeden jest jeszcze do przyjęcia w ogóle. Teraz tak, tutaj, z tego co się dowiedziałem, na prawo, tam gdzie był ten rycerz pierścienia, powinien się znajdować właśnie Lap. Jak z niej pogadam, to wtedy dopiero się przeniesie do grobów, gdzie będziemy mogli zakończyć finalnie całego questa z nim. Odpalić te. Dobra, ich mogę w sumie ominąć, bo tak dalej nie pójdą. Tutaj omijamy wszystkich. Lap powinien znajdować się w tym miejscu. I rzeczywiście tak jest. O, i złotych z jednej chciwego węża plus 3. Nice. No i tak, jak widzicie, wrogowie nie wchodzą tutaj. Okej. Okay. Siema, Lap. Oh, and here we are again. How goes things? I'm rather running in circles, I'm afraid. I can't find the purging monument. And I've searched high and low. What if it was never here in the first place? Oh, bloody hell. What do I know? Are you certain of that? No. Sorry, I know you'd never lie to me. Thank you. Thank you kindly. I'll speed right on over. It won't be long now before I know everything. Who I was, what I lived for, and what my name was. And I'll have you to thank for it all. Ah, thank you. Most sincerely, I swear upon my birth name that I am your friend. No matter what might come out, no matter what I was, if you would do me the honor, allow me to be a true friend, always. It won't be long now, who I was, and I'll have you. Dobra, też w podobnym klimacie był teraz ta odpowiedź. No i teraz możemy się cofnąć do ogniska. Z samej ciekawości sobie odpaliłem cały filmik z tym questem do końca, żeby zobaczyć, jak to się finalnie kończy. Ale no, było tylko pokazanie, co gościu nam zrobi, jak go odnajdziemy. Ja to powinien być gdzieś na dole. Dobra, gdzie jest ta przepaska od Graela? Chyba po tej stronie. Chyba. Było wyżej. Nie, to jest najwyżej jak mogę. Dobra, no, po prostu muszę teraz schodzić coraz niżej, aż dojdę do tego miejsca, chyba ta przepaska Graela. Idziemy dalej. A ten, no tak, to nie przejdę. Okej, okay, no to idziemy tędy. Tak, mogę olać. To też. Kurde, gdzie to było? Chyba dokładnie teraz pode mną, tak mi się wydaje. Tak, tu. I tu powinien być Lap. Gotcha. O, i proszę bardzo, jak widzicie, tylko jedna osoba w taki sposób siedzi. I tak jak sądziłem, zanim w ogóle zacząłem tego questa, miałem rację. Oh, finally, you've come. Now I know exactly who I was. And for that, I've a little thanks to be giving. Go this way and peep past the broken staircase. Some awfully fine treasures just sitting there all alone. It'll change your life. I've much to thank you for, so I'll say it again and again. Go this way. And what? No i teraz chodzi tutaj dokładnie o to miejsce. My sobie pójdziemy. I niczym w Dark Souls 1 dostajemy kopa na flery. Choć lądowanie jest lepsze. Every age, it seems, is tainted by the greed of men. Rubbish to one such as I, devoid of all worldly wants.
It's just the way we are. I'll stick you in my prayers. A fine dark soul to you. No i teraz nas zepchną normalnie tutaj, jakbyśmy szli dalej do Filianor. Tutaj idziemy na dół, dalej. Ja bym tam jeszcze chciał wrócić, szczerze mówiąc. Tylko chciałem, wiecie, wrócić, ale nie resetować całej lokacji. Bo jestem ciekaw, czy coś tam zostawię po sobie. A w sumie jestem prawie pewny, że na pewno coś tam... O, proszę bardzo, dokładnie, coś tu jest po nim. Właśnie muszę jeszcze raz to kółeczko zrobić, żeby to zgarnąć. Jestem ciekaw, co to będzie. Bo on mógł też zostawić te popioły czempiona, które zdobyłem w malowanym świecie Ariandel. Podkreślam, mógł mi je zostawić. Aż, to jest w drugą stronę. Gdybym ich nie zdobył, ale jako iż ja je mam, no to przez to dostaniemy od niego coś innego. Tylko co dokładnie, nie wiem, bo niestety nie raczył autor tego wpisu, tego questa na fandomie się podzielić tym, co takiego się tam dostanie. Poszedł! Dla mnie spoko. Skacz tak więcej, lubię to. Dobra, teraz tutaj. A, po prostu cały ten set swój zostawił. Dobra. Dobra, lecimy do góry. W takim razie. Po pierwsze, kojarzycie to takie drzwi, które myślę, że są zamknięte? Otóż... Dobra, tak, są zamknięte, ale możemy tam z kimś pogadać. To jest coś, czego nie ogarnąłem na... w pierwszym podejściu, ale to jest też bardzo szybkie do nadrobienia. Po prostu teraz totalnie omijał wszystkich typiarzy. Wiadomo, każdy ma tutaj swój leashing i oni prędzej czy później sobie po prostu odpuszczą. Przez to mam walczyć ze mną. Biegusiem. Mamy, świetnie. I proszę bardzo. Coś, co mogłem już zacząć w poprzednim odcinku. Speak thee the name of God, thine own God, if thou canst recall. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the princess Fionn. Make me they who can surely. No ty se chyba jaja robisz, gościu! Nie widzisz, że prowadzę właśnie kulturalną rozmowę? Że musiał, po prostu musiał sobie przyjść i się wtrącić. Znaczy, że ten dialog się od początku odpali. No, nie wracam. Dobra, teraz proszę, odpal ten dialog jeszcze raz. Speak thee the name of yes! God. Dobra. Thine own God, if thou canst recall. Ah, then thou's not forgotten. Perhaps 'tis why we may converse. I am known as Shira, servant to the princess Filianor. Matriarch of the church. They who are kin to God's name are surely kin to the terrors of the dark. Please, I bid thee take not from the princess her peace or rest. As the fire waneth, does she lie by the dark, all for the sake of man. Thou'st a kind heart to speak to a captive such as I. It is no surprise thou rememberest our God. May I ask thee a kindness? Perhaps thou'st beheld the lone dragon that inhabiteth this city. Medir is his name, and the arch-dragons are his forebears. He once railed against the dark, but was by dark afflicted. Now here, return, he remaineth, to watch over the sleeping princess, true to the old accord. And yet, I would have thee put the dragon to rest. Before the dark consumeth him, and his vows are forgot. I offer my sincerest gratitude, thou who art kin to God's name. Please, take this. Święty dzwonek Filianor, okay. I have asked a thing most terrible of thee. May this token of thanks be of aid. I beg of thee,
put the great dragon to rest, before the dark consumeth him and his vows are forgot. Dobra, to już nic więcej nie powie. Zobaczmy ten dzwonek. No, gorszy niestety. Ale się opis liczy. Święty dzwonek poświęcony przez księżniczkę Filianor matriarchinie kościoła. Łaska Filianor nie zna granic, a ten święty dzwonek powiększa zasięg działających obszarowo cudów, które leczą, przywracają zdrowie, czy też zapewniają inne wzmocnienia. Modlitwa o łaskę można używać trzymając dzwonek w wolnej ręce, przez pewien czas bardzo powoli przywraca zdrowie, to znamy, ale działa na rzucającego i na innych w zasięgu. Okej. Okay. Czyli to jest taki dzwonek bardziej, żeby na przykład rzucić te, na przykład to wielkie leczenie, czy tam kojące światło słońca, na większy zasięg na przykład. To lepiej użyć tego dzwonka niż tego. A, czekaj, bo nie, ta winda jechała, no właśnie, na górę. Ty, to czekaj, zobaczmy, może tutaj gdzie jest przejście. Tu było! Było przejście, widziałem. Dobra, no, dawaj. Teraz idziemy. Dobra. Co jest tutaj? O, kolejne przejście. Okej, to jest zamknięta lokacja. Żar. A, dobra. Okej, jak pójdę tu, powinienem być dokładnie nad nim zaraz. To ciekawe. Tu jestem nad posągiem, ale... Co, to jest tylko takie o przejście? Tak po prostu? Dobra, zobaczmy, co on tu trzyma. Pierścień Filodi plus 3. Dobra, może być. Dobra, dajcie mi chwilę, ja teraz poczekam, aż mi się to życie zregeneruje dzięki temu pierścieniowi, a do samego Midira już przejdziemy za moment. What? A, no okej, okay, dobra. Nie zaskoczenia wziął. Ja się bardzo ładnie schowam pod nim, jestem niewrażliwy. Oj, co to boli? Gestapo. Czyli to już w ogóle krwawienie się na niego zdało, nie? Dla testu to się pora teraz to. Jakby fuks. Haha! Ja to chyba. Jebany cebo, kurwa cymbał, kropka egzy. No kurwa, nie wierzę, naprawdę! No musiałem się zjebać z tego mostu. Congratulations, you played yourself. Dobra, dajcie mi chwilę, żeby tam wrócić. Dobra, ostatnie wybuchowe. Okej. Okay. Poczekamy. Aż chcę sprawdzić, jak to się stanie, jak to na niego zadziała. O! Okej, okay, dobra, dawaj, bo jest zachwiany. Okej. Okay. Co? Nie wiem. Chyba nic. Jak patrzę. Trafianie ich zamachami. Skrót. Tak, chyba ku własnej... Chyba ku własnej zgubie. Już tak mi mówi, że a może jednak, ale nie. Niecałe parę minut temu to, żem skoczył ze specjalem i żem się zjebał na sam dół, nie? Zginąłem w połowie drogi wedle gry, więc... Ale okej, no Midir pokonany. Tylko to na bank jeszcze nie jest koniec, bo... Jak oczywiście wiem to z mojego odcinka na temat Artoriasa, gdzie między innymi właśnie, jak już powiedziałem to chyba kilka razy w ciągu ostatnich czterech odcinków. Wiem, że Midir jest bossem, a to nie była walka z bossem, to była walka po prostu z NPC-em, który ma strasznie dużo zdrowia. Dobra, ulicę, pierścień... W sumie chcę się bliżej. Nie, w sumie z ulicy będzie bliżej. Więcej walki, będzie bliżej. Dobra, to ja tam lecę, my widzimy się za moment. Dobra, jestem na miejscu. Jak widzicie, trochę skupienia mi to zżarło, ale... Wypijasz trzy flaszki, bo i tak zaraz cofamy do ogniska. Co teraz? So, Medea hath into the chasm fallen. Still his voice I hear. The dark grieveth him yet,
I prithee, put him to rest, before the dark consumeth him, and his vows are forgot. No właśnie, to just jeszcze before nie koniec. The church of the princess standeth a tower, honoring ancient knights, there lieth a small shrine, behind the sculpted knight which beareth no arms. Tis from there one may descend the chasm of darkness. I prithee, put the great dragon to rest. I know. I have asked of thee a thing most terrible. Forgive me. Thou wert but mine only hope. Just afore the church of the princess standeth a tower built to honor ancient knights. Is a small shrine. I before the. No to już się powtarza. Dobra, ja spróbuję namierzyć to przejście, a my widzimy się za moment. Okej, okay, jak się okazuje, jestem bardzo blisko znalezienia... Znaczy, jestem, byłem bardzo blisko znalezienia tego na własną rękę. Bo dokładnie w tym miejscu, gdzie jest przejście właśnie do tego... Do walki z tym bossem. Pamiętacie, co powiedziała? Rycerz bez broni. A tu jest jeden rycerz bez broni. Gacia, mamy iluzję. Kurde, aż tu wiadomość zostawię, nie? Dobra, czekaj. Tu. Przed tobą. Przed tobą smok, ktoś napisał. Ja wybrałem przed tobą iluzja i zbliża się smok. No a gest po prostu jako upadek, nie? Bo wiadomo, nasz przeciwnik musi upaść. Bossa trzeba pokonać. Co jest tutaj? Kolejna ozdoba włóczni, okej. Spoko. Dobrze, że nie zaskoczyłem, bo bym, kurde, przypłacił to życiem na pewno. Co jest tutaj dalej? Tu? Ej, kolejne takie ozdoby, co jest? To jest kaf, jak nic, nie? Starodawny, prosty strój i fioletowe zawoje. Wymagane champion. Przed tobą czaruś. O, mogę Shire przyzwać do pomocy w walce. Czy ja chcę? Zobaczymy, jak pójdzie. Jak za pierwszym razem będzie szło kiepawo, no to może wtedy. Kurde, czemu tego miecza nie mogę wziąć? Wygląda tak super. Okej, okay, dobra, czyli tak. Skoro Midir będzie na pewno walił w większości mrokiem, to łyknę sobie to. Nie wiem tylko, ile to działa, więc będę musiał się streszczać. Dobra, w razie W mam błyskawice. No, zobaczymy, co, jak to pójdzie. Let's go póki co. Jest Midir. Tylko właśnie w sumie, zamiast szponów, zawalczmy na Ginatą. Bo to będzie tak po prostu lorowo, nie? Ale to jest źle przetłumaczone, bo było bo napisane było w napisach, jak Shire mówiła, że wpadł do otchłani. To nie jest otchłań, to jest po prostu przepaść. Kazm to nie jest to nie jest otchłań, to jest przepaść. Dobra, jest Midir. Midir mrokożerca! Okej, okay, walnąłem tylko, nie wiem, czy to w sumie było. No kurde, i wyrąbał mi od razu. O! Okej, okay, ziomek jest chyba mocno odporny, widzę. No nie, się odciął błyskawice. Niewiele se zrobił z tej imion, jak i na to. No tam, chyba, że w twarz. Ej, ale nie we mnie, stypie, chciałem ci poduszkę tak ładnie teraz pociąć. O! Okej, okay, może walnąć ogonem. Kurde, dobrze. Może szarżować. Też dobrze. Tak, warto go w pysk cały czas strzelać. Może jestem w skręcę poradzić. Nie tak źle. Ej, no zrobię unik, halo! Flaszka. Super, wyleczyłem się flaszką i zaraz to wystarczyłem. Robię unik, gra oczywiście, to wyjebamy. Przedna zmiana z dużo szponów. Okej,
Dawaj! Śledź! Jest? Przy nogach najlepiej się trzyma. 25% zdrowia nie zdjąłem, a już mam 3 flaszki estu za tego do wykorzystania. Laser jeszcze z tej puści. O super, całego specjala walnęłem pod dwoma atakami. Nie zabiję. Mnie zabije zaraz. Nie mam czym lecieć w ogóle. YOLO, nie wygram. Zabiję zaraz. Jedna rzecz, jaką mogę jeszcze użyć, to jest Divine, nie? Walka oczywiście nie może być aż tak prosta. Super, 2 razy zbugowałem. Zginę za to. Chyba, że się zdąży uleczyć już. Nie było się tylko trafić, lecz nie jest tego samo. No, Wirku, daj się ciąć. Gdzie kosa jest średnio skuteczna. Koniec. Ja się nie mam czym leczyć. Nie żyję. Okej, okay. Midir niestety nie zostanie pokonany jako... Nie dołączę do bossów, których mogę pokonać za pierwszym razem. Szkoda, naprawdę wielka szkoda, bo blisko było. Znaczy, kurwa, kogo oszukuję? Nawet blisko nie było. Wow. Widać na pocięciu, bo stwierdziłem, już to pierdolę i robiłem tyle podejść, a w końcu go zabiłem. I uwaga, co się okazało teraz na odcinku? Że finalne podejście się nie nagrało. Dobra. Trudno. Może wam kiedyś pokażę, jak ta walka wyglądała. Na może historii, jak będę walczył z Midirem. Nie wiem. Nevermind. Co zdobyłem? Włócznie kościoła i dusza Midira Mrokożercy. Jest oczywiście ognisko, z którego z wielką chęcią skorzystam. Wypłukałem się praktycznie ze wszystkiego, żeby go zabić. Żałuję, że zabił już szóstym albo... Nie, zrobił szósty czy siódmy raz, ale wypłukałem się praktycznie ze wszystkiego, żeby go zabić, nie? Niestety jednak... Nie było idealnie, trzeba pokazać. A szkoda. Dobra. Zanim pójdziemy do niej, zobaczmy opis duszy. Dusza Midira Mrokożercy, jedna z przesyconych potęgą spaczonych dusz. Midir, potomek arcysmoków, został wychowany przez bogów, a jego nieśmiertelność sprowadziła na niego obowiązek wiecznej walki z mrokiem, którego nigdy nie mógł porzucić, nawet po odejściu bogów. Okej, okay, i jeszcze oczywiście tutaj, ostatnie przymierze. Przystąp do przymierza włóczni kościoła. Pokryty śniedzią symbol młodej trawy, herb księżniczki Filianor, zakłada się go na znak dołączenia do przymierza włóczni kościoła. Włócznie strzegą snu księżniczki, a kiedy kościołowi zagraża wstargnięcie, sędzia przyzywa te lojalne dusze, by sprostały niebezpieczeństwu. Przyzwanie przyzywa się automatycznie po założeniu przedmiotu. Przyzwane jako włócznie przychylne duchy otrzymują ochronne błogosławieństwo. Okej, okay, szczerze, może to być aktywne. A kto wie,
Może uda się jakimś cudem zostać przywołanym. Może do walki z bossem. Dobra, jestem już na miejscu, jeśli chodzi o Shire. Wydropiłem rękawice Legionu Haralda z jednego z tych typów. Rękawice Legionu Haralda, poszukiwacze mrocznej duszy, zatonęły w otchłani ciemności wraz z legionistami, ich skóra częściowo się rozpuściła, a metal powyginał w niepokojące sposoby. Jesteś metal? No chyba, że metal się odnosi do całej tej, całej zbroi. Też te fioletowe zawoje. Te zawoje na ręce, obszyte fioletowym materiałem i zdobione złotą nicią, miały służyć jako strój codziennego użytku. Okazało się jednak, że odwiedziły niejedno pole bitwy, oplatając ramiona tych, którzy postanowili podążać ścieżką miecza. I jeszcze tutaj. Starodawny prosty strój. Codzienny strój ze starodawnej krainy magii. Złote zdobienia nadal przechowują cienie minionej mocy, lecz przy odziewku tego nie projektowano do walki. Kiedy dawno temu miasto pierścienia odwiedzili misjonarze, jeden z nich, młodych podopiecznych, postanowił pozostać w odrębie murów, to on pozostał potem ostatnią ze znanych nam włóczni kościoła. Czyli to jest strój Half-Lighta. Wszystkie te fioletowe te. Dobra, ciekawe. Dobra, tu sobie proszę mi dać z powrotem to, a tutaj może być to nawet. Powróciłem, smok pokonany. Wypijasz dwie flaszki za jego śmierć, choć wolałbym go zabić za pierwszym razem, a nie za szóstym. My most humble thanks. 'Tis thanks to thee the dragon erred not from his vows. Please, take this. A final gift of thanks. Now, hasten on thy journey, but wake not the slumbering princess, as the fire waneth does she lie by the dark, all for the sake of man. Ale czy ja to mogę otworzyć? To mnie ciekawi. Ah, thou'st a divine spear become, an honor once bestowed in the time of the gods. Nearly unheard of in this age of waning fire. As a servant of the princess and friend to Medea, I am honored to have met thee. A to jest pewnie ten, bo... właśnie, bo nie byłem jeszcze w przymierzu, ale już miałem najwyższą rangę, ale teraz założyłem i jestem jakby oficjalnie i już jestem właśnie tą boską włócznią, czyli... najpierw jest to zwykła włócznia, a potem jest boska włócznia. As the fire waneth, does she lie by the dark? But now with thee to shelter her sleep, bless ye, divine spears. May thy travels be resplendent with glory. As the fire waneth. Dobra, i to się powtarza, ale okej. Okay. Tylko właśnie, jest taki jeden drobny problem. Bo my, żeby kontynuować wątek do tego dodatku, musimy zakłócić spoczynek Filianor. Musimy się z nią rozmówić, żeby ukończyć DLC, a potem ukończyć całą grę. Więc kurde, jak to rozwiązać, co? Dobra, zanim ja się udam dalej, żeby kolejny odcinek dla was nagrać, już myślę dwa ostatnie, bo teraz zostanę tylko koniec DLC-ka, a potem walka z final bossem gry. Jeszcze sobie ogarniemy transpozycję u Ludlefa. Dobra, mam dwie dusze. Plus ta jedna, żeby wam pokazać, jak będzie wyglądała konsumpcja kolejnych dusz. Więc dobrze. Ludlef? Aha, so... czy powiesz coś nowego? The eyes. Nie, ciągle to samo. Ale okazuje się, że jednak on mógł powiedzieć coś wcześniej, zanim dałem oczy do tej, do strażniczki. Tylko po prostu za późno do niego zagadałem i tej jednej linii dialogowej w serii nie usłyszycie. Ale myślę, że na spokojnie w jakimś odcinku wyjaśniającym fabułę ją wam zawrę. Więc dobra, transpozycja. Zaklęć nie ma nowych, czyli jakaś broń pewnie będzie tutaj. To jest na... już mieliśmy. Wróć, to już było. Co my tu mamy? Tutaj coś mamy. Wyszczerbione ostrze. Tak kurde mi umknęło, ale dobra. Teraz bym się naprawdę zdziwił, jakby za takiego bossa nie było niczego. Wyszczerbione ostrze, katana, czyli jedna z moich ulubionych broni. 40 zręczności wymaganych! Co jest z tej katan? Co jest z tą kataną, że wymaga tyle zręczności? Dobra, smocza broń symbolizująca Midira Mrokożercę. Jej niegdyś zachwycające ostrze poczerniało, a rękojeść jest mocno poobijana. Bez pochwy wkrótce rozpadnie się w nicość. Wstrzymanie. Przyjmujesz wyczekującą pozycję, zbierając siłę na zwykły atak, ślącą po wdłużu falę uderzenia lub na silną, spoczynającą serię cięć.
Okej, to jest chyba właśnie ta broń, której Half-Life używał podczas walki z nami. Coś jeszcze, czy to jest tylko to jedno? Nie, to tyle! O! A nie, dobra, jest! Blask Starego Księżyca. Kurde, jak mi to zakręcie umknęło? Jako takie, które już tu było. Jakim cudem? Dobra, kupujemy. Blask Starego Księżyca. Znaleziony głęboko... O, w Midirze! Czyli to jest zaklęcie, które pewnie gościa, którego Midir zeżarł. Skoro w Midirze został znaleziony. Chyba że w nim, że w duszy. Ale to już kwestia sporna. Okej, okay. Znaleziony głęboko w Midirze cień Starego Ostrza. Zaklęcie to wykorzystuje duszę, żeby oblekać myśli w formę i wykorzystywać je w boju. Ataki wzmocnione są świetlnymi falami, a utrzymanie postawy przed ich przepuszczeniem zwiększa ich prędkość i skuteczność. Miecz nazwano od światła księżyca i różni się odrobinę od tego, który stworzono z bladego smoka Sefa. Być może sięga korzeniami do dawniejszych wspomnień z czasów samego początku. Okej. Zobaczmy, jak to wygląda, tylko może jeszcze przeniosę do tego kościoła Filianor, żeby od razu stamtąd kontynuować sobie bułkę. Więc zobaczmy. Najpierw oczywiście wyprujemy katanę, ale zaklęcie też bym wyprował, tylko oczywiście tego potrzebuję zwykłej broni, ale na szczęście mamy do tego klucze szpony. Przecież nie, bo one są... Właśnie nie użyjesz szponów, bo one są... Przecież ten. Bo szpony są... O, to nie zbaw! To chyba tworzy mi taki miecz! Dobra, to zobaczymy. Tak! To nie zbaw! Dobra. Tak, zamiast szponów... Wyszczerbione ostrze. Ulepszę je później. Zobaczmy. No, ataki jak zwykłą kataną, nie? Ale zobaczmy. Specjal. Okej, to jest to, czego używał właśnie Half-Light. Jezu, ale ten charakterystyczny dźwięk. Piękne. A silny cios? O kurde, to jeszcze mogę połączyć! Ej, jak w Sekiro! Teraz to wygląda, patrzcie. Pyk! Ej, to jest zajebiste. Dobra, jeszcze to. Okej, po prostu. Przyzywam miotam sobie światełkiem. Tak jak właśnie z ostrza. Silny. Okej, a po załadować? Aha, dobra, i trzymam. I teraz jak puszczę tak, to jest leki. A jak trzymam... O, a nie. Okej, nie. Jednak ciężki atak nic nie robi. Po prostu mogę walnąć sobie tak po prostu, a mogę doładować atak. I dupy za więcej. Okej, nie, bo to jest to ciekawe, bo było chyba w opisie zaklęcia, że mogę to robić ten, nie? Może ciężkiego też ataku. A nie, jednak nie. Dobra, coś mi się pokicikało. Wykorzystuję duszę, ale to rozumiem nie jest... To nie kosztuje mnie dusz normalnie. No nie. No, zwyczajnie po prostu skupienie jest więcej. Dobra, no to co? Ja się z wami żegnam. Spróbujesz jakoś przygotować na walkę z bossem, która niechybnie mnie czeka. Może też ulepszę tę katanę. Znaczy, może na pewno mu ulepszę, ale to poza nagraniem. Dobra, ode mnie to będzie tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku, w którym chyba jednak zrobię tak, że pokonamy bossa finalnego bossa tego dodatku. Final bossa gry. A jakby w odcinku kolejnym, no chyba, że ta walka pójdzie, wiecie, krótko, no to wtedy zakończymy jednocześnie i grę, i właśnie DLC. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!